Alexandre. Boa noite. Olá. Boa noite. Onde é que vai? Está bem? É assim, então. Estão a ver ali? Sim. Ali ao fundo? Foi ali que eu tive um acidente. E morri. Ah! Hej, witajcie! Na kolejnym odcinku o Teresie Fidalgo. Czy historia jest prawdziwa, także zobaczymy. A jeszcze zostawcie suba i łapkę w górę, jak Wam się spodobał odcinek. No to zaczynamy! Teresa Fidalgo to postać, która zyskała szeroką popularność w internecie jako bohaterka miejskiej legendy i wirusowego łańcuszka. Według tej historii Teresa Fidalgo to duch kobiety, która zmarła w wypadku samochodowym i teraz nawiedza różne osoby, głównie poprzez wiadomości w mediach społecznościowych. Opowieść o Teresie Fidalgo zaczęła się rozprzestrzeniać w internecie w 2014 roku, kiedy to ludzie zaczęli otrzymywać wiadomości z jej imieniem i historią. Te wiadomości zwykle zawierają groźby i ostrzeżenia, że jeśli nie udostępnisz tej wiadomości, Teresa cię nawiedzi. Warto podkreślić, że choć historia tej postaci jest powszechnie znana w mediach społecznościowych, nie ma żadnych dowodów na to, że Teresa Fidalgo faktycznie istnieje czy żyje. Jest to raczej przykład miejskiej legendy, która zyskała na popularności w świecie cyfrowym. Tenis. Ficámos aqui perdidos, ficámos sem gota, é lindo. Pá, eu tenho a sensação que já passaste por aqui. Quem é que tu... Eu tenho quase a certeza, percebes? Quem é que te manda... Quem é que te manda a ti acreditar em bruxas, ó, oh, Tânia, pelo amor de Deus? Eu até nem acredito nessas merdas, desculpa lá. Então qual é o stress? Olha, não sei, acho que vocês confirmam mais o que é com essas histórias. Calma, eu tenho telemóvel e tenho guita no telemóvel, então posso chamar... História é muito... Então, mas está ali alguém, meu. Olha a minha vizinha, meu. Estou a gozar, estou a gozar. Pá, ela está aqui sozinha. Estás parvo, o quê? Continua, Tiago. Ela está aqui sozinha, não. Eu tenho um bocado estranho isso. Aqui. Para, deixa vir, já que. Ah, pode ser ajeitosa. Não sei porquê. Alexandre. Boa noite. Olá. Boa noite. Para onde é que vai? Está bem, pode vir? Pode, é teu? Não há problema nenhum. Ah, siga. Então, estás bem? Na Sintra. Eu fico já ali à frente. Ok. Vamos. Então vai. Então, o que estás aqui a fazer estas horas, pá? Ela pode ficar um bocado incomodada com a câmera ou outra aqui. Está melhor dizer esta mesmo. Então, mas aconteceu alguma coisa? Como é que te chamas? Não sei nem se é o teu nome. Teresa. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Estás com essa merda ligada outra vez, não estás? Pá, David. Desliga lá isso. Não. Alô, mas tens a certeza que estás bem? Não queres beber nada? Não. Ali água? Hã? Ali água, queres beber alguma coisa? Está tudo bem? Sim, quero ficar a sentar-me. Diz-me lá o que é que queres que eu veja. É assim, então... Aqui. Estão a ver ali? Sim. Ali ao fundo? Foi ali que eu tive um acidente. E morri. Ah! Olha, esta zona aqui há muitos pirilampos. É muito fixe. Se estiverem com atenção, vão ver luzinhas. É maravilhoso. Ah, é? Sim. Faz o que é que a minha avó dizia? Eu nunca vi nenhum pirilampo, se queres que diga. Não? É aquela coisa que sal. Com certeza que já viste. Nunca viste? Não, estou-te a dizer, eu acho que nunca vi mesmo. Então está. É mesmo sal, estás a ver, urbano. A minha avó dizia que os pirilampos eram espíritos celestiais. Espíritos celestiais? Eu, quando era pequenino...
apanhava pirilampos, metia num, assim num frasco de vidro. Sim. E fazia de candeeiro. Punha vários dentro e era um candeeiro. Depois no outro dia acordava, estava os pirilampos mortos. Ai, que simpático. É pá, eu até gosto dos animais. Ainda boa. Falta muito para o café. Não, eu já li. Janinho, estás estressado com aquela merda do cemitério? Tu estás estressado, mas olha para isto, não se vê ninguém. Estamos a andar não sei quanto tempo. Ah, mas é normal, então isto é uma vila, queres o quê? Olha para isto. Vê o lado positivo, não tens claro. Que estar sempre a levar com os escapos dos automóveis. Olha, não sei se não preferia. É mais saudável. É bem fixe, olha, a lua está porreiraça, olha. Nós podemos ir para casa ver um filme, aquele do Lobisomem. Olha, e se fôssemos já para casa? Já nem me apetece beber café, vamos já. Porquê? Poxa, Ana, vá lá, é aqui perto, não bora lá. Olha. Ah, vá lá, não... nós fazemos isto de estresse. Tu também sempre com a merda da máquina, Paulo. Opa, o que é que tem? Calma. Que cena. Opa, olha, vamos falar de outra coisa. Olha. Histórias de espírito. Oxaninha, vá lá. Oh, temos que rir disto, então. Oxaninha, vá lá. Olha, tem que brincar com essas assim, coisas. Não vale a pena. Não, estar. Mas isto é. É, não se deve brincar com essas coisas, temos de ter respeito. Está bem, mas então... Respeito, contar histó- Paulo, respeito. Está bem, mas contar histórias não estou a faltar o respeito a ninguém. E em qualquer vila, qualquer aldeia... Sempre se contou histórias disponíveis nestas vilas. Ela está com medo, não vale a pena estares a... Eu não gosto. Está bem, pronto, está bem. Uma brincadeira. É na boa, Paulo, na boa. Tu não te lembras daquela buga que apanhamos lá no que aparece este quadro. O quê? Pá, pessoal, vocês vão estar a gozar comigo agora, mas eu juro que eu vi qualquer coisa. É pá, oh, Paulo, ó. Paras com isso. Oh, oh, Sana, não estou a brincar, está, a sério, vi uma merda. E vi um vulto branco. Para que com essas cor... É pá, já chega. Não estou a gozar, meu. Qual é o interesse? A ah, sério, estava aqui qualquer coisa. Está bem, Paulo, vá. Deve ter sido um pirilampo. Estamos na zona. É, um pirilampo com um metro e tal. Foda-se. Estou parvo eu aqui. O que é aquela merda, meu? Foda-se, esta merda está a gravar, está a gravar, está a gravar, está a gravar, está a gravar. Estou a ver, estou a ver. Xana, Xana, venha um cá depressa, venha um cá depressa. Está aqui, venha um cá, está, está aqui, está aqui. Foda-se, já não está, já não está, está aqui. Foda-se! Foda-se. Pá, o que é esta merda? Onde é que está aqui? Foda-se. O que é esta merda, caralho? Nada que tem. Caralho, meu, que é esta merda? Eles estão contra mim. Teresa Fidalgo. Historia. Pierwsze doniesienia o Teresie Fidalgo pojawiły się w formie krótkiego filmu, który podobno miał dokumentować jej nawiedzenie. Film ten szybko zdobył popularność i stał się wiralowy, co przyczyniło się do rozprzestrzenienia tej historii na różne platformy i fora internetowe. Teresa Fidalgo to rzekomo duch młodej kobiety, która zginęła w wypadku samochodowym w Portugalii w 1983 roku. Ta historia została jednak zdezaktualizowana i przekształcona na potrzeby stworzenia wirusowego łańcuszka. Mimo to jest ona wciąż uznawana za miejską legendę, bez żadnych dowodów na jej prawdziwość. Jest kilka wersji tej historii, ale wszystkie one opierają się na tym samym schemacie. Teresa nawiedza ludzi, którzy nie udostępniają jej historii. Niektóre wersje tej legendy idą nawet dalej, twierdząc, że ignorowanie jej wiadomości może prowadzić do poważnych konsekwencji. Teresa Fidalgo, o co chodzi? Teresa Fidalgo to przykład miejskiej legendy dla nowego pokolenia, zintegrowanej z technologią i mediami społecznościowymi. Jest to historia, która wykorzystuje nasze współczesne lęki i obawy, takie jak strach przed nieznanym czy przed technologią.
Mimo że wiele osób bierze tę historię na poważnie, nie ma dowodów, które by potwierdzały jej prawdziwość. Jest to jedynie dobrze skonstruowana opowieść, która zyskała na popularności dzięki swojej zdolności do wywoływania strachu i niepokoju. Opowieść o Teresie Fidalgo jest również dobrym przykładem na to, jak łatwo dezinformacje i fałszywe historie mogą rozprzestrzeniać się w dzisiejszym świecie cyfrowym. Dlatego ważne jest, aby zawsze sprawdzać informacje przed ich udostępnieniem. Czy Teresa Fidalgo żyje? Nie ma żadnych wiarygodnych dowodów na to, że Teresa Fidalgo kiedykolwiek żyła, czy że istnieje jako duch. Większość informacji na jej temat pochodzi z niezweryfikowanych źródeł i jest szeroko uznawana za miejską legendę lub hoax. Warto również zauważyć, że nawet w kontekście miejskich legend i duchów, historia Teresy Fidalgo jest wyjątkowo niewiarygodna i mało prawdopodobna. Nie ma żadnych konkretnych dowodów, takich jak artykuły prasowe, dokumenty sądowe czy inne oficjalne zapisy, które by potwierdzały jej istnienie. W związku z tym można z całą pewnością stwierdzić, że Teresa Fidalgo nie żyje, ponieważ prawdopodobnie nigdy nie żyła. Jest to postać stworzona na potrzeby miejskiej legendy, która zyskała na popularności w internecie. Czy Teresa Fidalgo czy żyje? Nie ma żadnych wiarygodnych dowodów na to, że Teresa Fidalgo kiedykolwiek żyła, czy że istnieje jako duch. Większość informacji na jej temat pochodzi z niezweryfikowanych źródeł i jest szeroko uznawana za miejską legendę lub hoax. Warto również zauważyć, że nawet w kontekście miejskich legend i duchów, historia Teresy Fidalgo jest wyjątkowo niewiarygodna i mało prawdopodobna. Nie ma żadnych konkretnych dowodów, takich jak artykuły prasowe, dokumenty sądowe czy inne oficjalne zapisy, które by potwierdzały jej istnienie. W związku z tym można z całą pewnością stwierdzić, że Teresa Fidalgo nie żyje, ponieważ prawdopodobnie nigdy nie żyła. Jest to postać stworzona na potrzeby miejskiej legendy, która zyskała na popularności w internecie. Teresa Fidalgo łańcuszek. Wirusowy łańcuszek związany z Teresą Fidalgo to jeden z najbardziej znanych elementów tej miejskiej legendy. Wiadomości zwykle zaczynają się od przedstawienia jej historii, a następnie przechodzą do groźb i ostrzeżeń, które mają na celu nakłonić odbiorcę do jej udostępnienia. Zasady związane z tym łańcuszkiem są proste. Jeśli nie udostępnisz wiadomości, Teresa cię nawiedzi. Ten element wywołuje strach i niepokój, co dodatkowo przyczynia się do wiralowości tej historii. Mimo że łańcuszek jest efektywnym sposobem na rozprzestrzenianie tej historii, jest również przykładem na to, jak łatwo ludzie mogą być manipulowani przez fałszywe informacje i dezinformacje w internecie. Czy Teresa Fidalgo istnieje? Podsumowując, nie ma żadnych dowodów na to, że Teresa Fidalgo faktycznie istnieje czy żyje. Jest to miejska legenda, która zyskała na popularności dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych i ludzkich lęków. Jeśli kiedykolwiek otrzymasz wiadomość o Teresie Fidalgo, warto ją zignorować i nie udostępniać. Nie tylko dlatego, że jest to fałszywa historia, ale również dlatego, że jej rozprzestrzenianie może przyczynić się do szerzenia dezinformacji i niepotrzebnego strachu. Teresa Fidalgo to postać, która dobrze ilustruje, jak łatwo fałszywe informacje i miejskie legendy mogą zdobyć popularność w erze cyfrowej. Dlatego zawsze warto być ostrożnym i krytycznym wobec informacji, które napotykamy w internecie. Dziękuję za oglądanie odcinka i pamiętajcie, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Narka.